Cześć, dziś czas na kolejny film z serii Kupiłam używam, co o tym myślę. I przechodząc od razu do rzeczy, wspomnę o dwóch pudrach. I powiem najpierw o pudrze, który mam dłużej. Jest to MAC Mineralize Skin Finish w odcieniu Light Plus. Chyba to jest najjaśniejszy odcień z tej gamy, ale nie jestem do końca pewna. Jest to puder, jak widzicie, w kamieniu, wypiekany. I to jest puder, który kupiłam w takim celu, aby używać go pod okolice pod oczami, aby utrwalić korektor. I w tym celu sprawdza się całkiem dobrze. Fajnie utrwala korektor, przy czym nie jest płaski, nie jest taki płaski mat. Wiecie, o co chodzi? On lekko odbija światło, ale też to nie jest taki puder rozświetlający typowo. I co myślę? Jeśli chodzi o okolice pod oczami, sprawdza się całkiem nieźle. Natomiast jeśli nałożymy go za dużo, zresztą jak w przypadku każdego pudru, to wygląda wtedy obszar pod oczami zbyt ciężko. Wystarczy niewielką ilość nałożyć po prostu pod oczy i będzie w porządku. Natomiast jeśli macie obszar pod oczami dość suchy ogólnie, to ten puder będzie to podkreślał zdecydowanie. Jeśli chodzi o używanie tego pudru na całą twarz, to myślę, że ten puder świetnie się sprawdzi u osób, które mają suchą skórę i normalną, dlatego że on ładnie utrwala podkład i też nie ma takiego płaskiego matu. Ten puder nie jest suchy, nie jest ciężki. Przy cerach jednak mieszanych i tłustych, jeśli chodzi o nakładanie tego pudru na całą twarz, to wtedy ta skóra będzie się dosyć szybko świeciła. Jednak przy cerach suchych i normalnych uważam, że jest to bardzo fajny puder właśnie na co dzień do utrwalenia makijażu twarzy. Kolejny puder, który jest ze mną od miesiąca albo dwóch, coś takiego, w tych granicach, jest to Kat Von D. Puder transparentny, jest to dokładnie setting powder, seria Lock It, i jest to puder transparentny. Jeśli chodzi o puder, on jest lekko żółty. To jest coś w podobie jak Laura Mercier, taki ma podobny odcień. Natomiast jeśli chodzi o ten puder, to on faktycznie utrwala makijaż twarzy, jednak on jest lekko rozświetlający. Nie jest to super mocne rozświetlenie, ale jednak to nie jest taki typowo matujący podkład. Puder. I polecam go właśnie cerom suchym, normalnym i również mieszanym, jak najbardziej się sprawdzi. I jakbym miała go porównać do Laura Mercier, to Laura Mercier jest troszkę bardziej utrwalająca jakby. Ona nie jest rozświetlająca. Ten puder nie jest takim typowo rozświetlającym pudrem, taki, że faktycznie jest mocno rozświetlający, ale on ładnie odbija światło, jest taki trójwymiarowy, nie ma płaskiego matu, także dla osób, które szukają takiego pudru, jak najbardziej polecam właśnie polować teraz w Sephorze, jak się tylko ta marka już pojawi. Co jeszcze chciałam o nim wspomnieć, to czy sprawdza się w okolice pod oczami. Jest ok, natomiast trzeba również uważać z jego ilością, bo gdy nałożymy go za dużo, to jednak ta skóra pod oczami wygląda dość sucho. Ale to myślę, że to jest kwestia każdego pudru. Także mam w ogóle ten puder dzisiaj na twarzy, więc możecie zobaczyć, jak on mniej więcej wygląda. Wiadomo, że nie jesteście w stanie tego do końca zauważyć, ale myślę, że przy Laurze, ta cera nie byłaby aż tak... Może nie mieniąca się, bo ta skóra nie mieni się jakoś super mocno, ale myślę, że przy Laurze Mercier ta skóra byłaby troszkę bardziej matowa. Ale ten puder również fajnie się sprawdza do utrwalenia makijażu, jak najbardziej. Także polecam zarówno do kufra dla cer suchych i normalnych, jak również normalnie na co dzień do używania. Przechodzimy dalej, jeszcze jesteśmy przy twarzy i teraz wspomnę o rozświetleniu. I tutaj mam zestaw miniaturek, który kupiłam w Sephorze. Nie pamiętam dokładnie, ile ten zestaw kosztował, coś koło może 80 zł, nie jestem pewna. I mam tutaj odcień rozświetlacza opal, to jest rozświetlacz w pudrze i rozświetlacz w płynie i to jest również odcień opal. Dzisiaj na twarzy mam połączenie tych dwóch produktów. Możecie zobaczyć, jaka to jest piękna tafla, cudownie wygląda. Mam nadzieję, że kamera to oddaje. Wcześniej używałam tylko tego rozświetlacza w pudrze, natomiast dzisiaj spróbowałam sobie właśnie tych dwóch produktów i powiem Wam, że to jest po prostu rewelacja, to przepięknie wygląda. Oczywiście ten rozświetlacz w płynie nałożyłam na mokry podkład. Gdy przypudrowałam twarz, użyłam jeszcze tego rozświetlacza i po prostu efekt jest przepiękny. Ten odcień opal sprawdzi się przy cerach opalonych, przy bardzo jasnych karnacjach on będzie się odcinał, on będzie już za ciemny. Także on ładnie jakby, on nie jest taki chłodny, szampański, tylko on lekko wpada w takie ciepłe tony. Bardzo mi się podoba ten odcień, jest rewelacyjny, ale tak jak mówię, przy ciemnych karnacjach. Jeśli chodzi w ogóle o
o ten sam produkt, czy on jest dobrej jakości, to powiem Wam, że w ogóle ten rozświetlacz ma bardzo ciekawą konsystencję, bo on nie jest taki suchy, tylko on jest lekko... On lekko jest taki mokry. To znaczy on nie jest do końca mokry, ale jest taki satynowy. To nie jest taki typowy, suchy rozświetlacz. Tylko on jest lekko miękki, jak wkładamy tutaj palec do opakowania. I zobaczcie, właśnie jest taki opalony. Przepiękny. I co mi się podoba, to to, że właśnie ta konsystencja jest dosyć zbita. I nawet gdy nałożymy ten rozświetlacz na pędzel, to uzyskujemy bardzo ładną taflę i ten rozświetlacz też nie ucieka, on nie rozpyla się, bo czasami niektóre rozświetlacze są zbyt miałkie, przez co po prostu rozmuchują się na twarzy, nie przyklejają się aż tak dobrze do skroni? Do szczytów kości policzkowych. Także jak najbardziej konsystencja jest rewelacyjna, bardzo mi się podoba, bo uzyskujemy mocny pigment, ale mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. O nie! Nie, nie wierzę. Wypadło mi całe. Będę musiała to Cię odratować. Dobrze, że ta konsystencja nie jest taka super sucha jak puder, tylko właśnie lekko wilgotna, więc myślę, że z alkoholem spokojnie to uratuje. Także trzymajcie kciuki, żeby uratować ten rozświetlacz. On jest taki piękny. Także jakby co, polecam. Tylko trzeba uważać, żeby nie spadł. Dobra, idziemy dalej. Zaraz to muszę. Wiecie co? Najpierw może zbiorę tę resztkę tego rozświetlacza i zaraz do Was wracam. Zobaczcie. Widzicie? Okej, przechodzę teraz do palet cieni i mam tutaj dwie palety Wam do przedstawienia. Pierwsza jest to The Balm Nude Beach. O tej palecie już mówiłam w ulubieńcach oraz często jej teraz używam w tutorialach makijażowych, bo naprawdę bardzo dobrze mi się pracuje z tą paletą, z tymi cieniami. Te cienie nie są jakieś super duże, więc zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast cienie są rewelacyjnej jakości. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej palety. Używam jej często zarówno w filmach, jak i ogólnie na klientkach. Bardzo lubię z nimi pracować, bo cienie się pięknie rozcierają, mają super pigmentację i też dają ładne wykończenie. Tutaj mam na przykład cienie metaliczne, więc są hiper napigmentowane. Pięknie wyglądają nałożone na powiekę, wklepując palcem. Te brązy uwielbiam, jak również ten fiolet jest przepiękny i cudownie się rozciera. A nie każdy fiolet, tym bardziej taki głęboki, ciemny, lubi się ładnie rozcierać. Czasem fiolety lubią robić plamy. Także uwielbiam i często również jego używam w makijażach na klientkach. I ten beż jest piękny, ponieważ on jest satynowy. Ładnie ujednolica kolor od powieki i często po niego sięgam w makijażu dziennym. Robi make-up no make-up. Także jeśli myślałyście o tych cieniach, czy warto, czy nie warto, według mnie warto, naprawdę uwielbiam pracować na tych cieniach. Bardzo często po tę paletę sięgam. I idziemy dalej. I to będzie paleta, o której jeszcze nie wspominałam. Wiem, że był post o niej na Instagramie i na Facebooku. W ogóle zachęcam Was do obserwowania mnie, bo tam możecie zobaczyć więcej, wcześniej, szybciej. I mamy tutaj paletę Urban Decay After Dark i to jest paleta. Chyba w ogóle jej nie używałam jeszcze w żadnym tutorialu makijażowym, bo jakoś nie pasowała mi tematyka, którą chciałam przedstawić, do makijażu, który chciałam przedstawić w danym filmie, ale na pewno tej palety użyję. To jest w ogóle edycja limitowana, więc jeśli jesteście zainteresowane tymi cieniami, to myślę, że warto zwrócić na nie uwagę jak najszybciej. Ta paleta nie jest zbyt tania, bo ona kosztuje coś ponad 300 zł, tak mi się kojarzy. Ja kupiłam ją oczywiście ze zniżką, chyba minus 20% w Sephora. I tak wyglądają te cienie. I czemu ja w ogóle tę paletę kupiłam? Zależało mi na cieniach, które będą mocno napigmentowane, które będą perłowe bądź błyszczące i będą stanowić fajną bazę pod pigmenty. Gdy na przykład robię makijaż, tym bardziej wieczorowy, to lubię użyć najpierw jakiegoś cienia, na przykład rozświetlającego, na powiekę, a potem na niego nałożyć pigment, dzięki czemu później ten pigment po pierwsze ładniej się wydobywa, ten kolor, blask jest intensywniejszy, jak również niektóre rozświetlacze są bardziej połyskujące niż dający kolor. Także często też jest tak, że powieka po prostu wtedy wygląda taką czystą, niedokończoną i wtedy właśnie fajnie jest najpierw sięgnąć po jakiś cień. I chciałam też, żeby te cienie przy okazji były dość takie lepkie, żeby fajnie ten pigment mógł się do nich przykleić. I właśnie dokładnie te cienie takie są. One są bardzo mocno napigmentowane. Zaraz Wam pokażę
najpierw te, zobaczcie, czekajcie, nie chcę Wam tutaj świecić lusterkiem, te jasne kolory i zobaczcie, jak one wyglądają, przepiękne w ogóle kolory. Pokażę Wam tutaj te dolne. Może weźmiemy tutaj to jeszcze i ten. One są takie miękkie, takie, to są jakby pigmenty sprasowane. Nie wiem do końca, czy one tak są określane jak przez markę, ale one są właśnie takie naprawdę miękkie, takie lekko mokre. Dzięki czemu właśnie jest pigmentacja intensywna. Nie wiem, jak to Wam nałożyć, może tak. Pigmentacja jest jak najbardziej na plus. I też fajnie właśnie się później pigmenty na tę bazę, na te cienie nakładają. Kurczę, nie wiem, czy tutaj lampa odda ten blask. No coś takiego, ale widzicie, jaka jest pigmentacja, jest po prostu pięknie. I bardzo, bardzo lubię właśnie tę paletę używać. Widać to jeszcze może? Może widać. Widzicie, to było tylko jedno posunięcie palcami. Więc naprawdę fajna, fajna paleta. Może pokażę Wam jeszcze ten brąz, bo wiem, że wiele osób lubi brązy. Więc pokażę Wam tutaj, jak to wygląda. Najbardziej lubię te cienie nakładać palcem na powieki, ponieważ wtedy mam największą intensywność, największy blask. No zobaczcie. Pięknie. Łatwo się również rozcierają. Podczas rozcierania nie ginie ich intensywność, nie ginie ich pigment. Zobaczcie, jak ładnie jest teraz roztarte. Więc jeśli chciałyście mieć takie właśnie mokre cienie, mieniące się, to polecam Wam właśnie tę paletę. Przejdę teraz do ust. I co mam na ustach? A właśnie, jeśli jeszcze chodzi o tę paletę, bo ja dzisiaj, w dzisiejszym makijażu użyłam cienia tego tutaj. To jest pomarańcz, mieniąca się na złoto. To jest taki rose gold właściwie. On jest tutaj. O, tutaj nałożyłam go wewnętrzny kącik oka. Reszta powiek jest matowa, tylko tutaj ten wewnętrzny kącik oka się błyszczy. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób widać. Także tak, jeśli chodzi o te cienie. I teraz, tak jak wspomniałam wcześniej, powiem o ustach. I na ustach mam teraz pomadkę z Kat Von D. Jest to odcień Lolita i to jest dokładnie Everlasting Liquid Lipstick. I powiem Wam, że to jest jak do tej pory najlepsza matowa, płynna pomadka, jaką mam. Ona jest bardzo trwała, a przy tym komfortowa na ustach, nie jest sucha, nie jest kredowa. Pigmentacja jest rewelacyjna. Genialny aplikator, ponieważ jest mały, precyzyjny, więc łatwo można wyrysować kontur bez używania konturówki. Zastyga dość szybko, nie klei się, nie lepi. Powiem Wam, że ja jestem w bardzo ciężkim szoku, jak rewelacyjna jest ta pomadka. I tak jak mówię, jest trwała, a u mnie pomadki matowe trzymają się koło tych 5 godzin, że jeszcze wyglądają fajnie. Natomiast jeśli chodzi o nią, cały dzień mogę nosić i ona cały czas przepięknie wygląda, także jak tylko wejdzie Kat Von D do Sephory, to jeszcze sobie kupię na pewno jakąś pomadkę, o ile nie będzie zbyt droga. Kupię sobie jeszcze jakieś inne odcienie, bo po prostu jest rewelacja. Jeśli macie te pomadki z Kat Von D, to dajcie znać, jakie odcienie mi polecacie. Coś z jasnych barw, coś z ciemnych. Na pewno sprawdzę, bo to jest naprawdę hit. To jest hit totalny. Okej, przechodzimy do drugiej pomadki. Mam tutaj coś tańszego, to jest Bel z serii Hypoallergenic i to jest Matte Liquid Lipstick by Marcelina i to jest odcień 101 Sopot i to jest bardzo ładny odcień. Zaraz Wam to gdzieś tu Wam pokażę, może tutaj. Zobaczcie sobie, bardzo ładny róż, taki zgaszony, brudny i na początku ta pomadka wygląda właśnie w ten sposób, natomiast jak zastygnie, staje się trochę ciemniejsza, a po kilku godzinach staje się jeszcze ciemniejsza. Niestety, bo ten początkowy kolor podoba mi się najbardziej. Później jest dla mnie troszkę, to znaczy nie jest dla mnie ogólnie zbyt ciemna, ale nie taki efekt chciałam uzyskać. Chciałam właśnie mieć taką jasną, jak jest teraz, a później ona staje się znacznie ciemniejsza. Jeśli chodzi o formułę, jest bardzo komfortowa, łatwo się rozprowadza,
i jest również trwała. Także polecam Wam sprawdzić. One kosztują coś koło 16 zł chyba. Chyba są 4 odcienie tych pomadek. Fajna pomadka, niedroga, warto sprawdzić, naprawdę fajnie. Dobrze, zostały nam już tylko pędzle. Czy ta pomadka już zastygła? Nie wiem, czy teraz zobaczycie różnicę, czy już ściemniała, czy nie. W każdym razie ciemnieje zdecydowanie. Przechodzimy teraz do pędzli i powiem Wam o pędzlach Glam Brush z tej nowej kolekcji. Pytałyście mnie o nią, co o nich myślę, jak się u mnie sprawdzają. Kupiłam właśnie kilka modeli i już mogę Wam powiedzieć, co o nich myślę. Ogólnie w ostatnim filmie makijażowym pokazywałam te pędzle, pokazywałam, jak się z nimi pracuje, do czego ja ich używam, także zapraszam, możecie sobie zerknąć. W każdym razie, jeśli chodzi o te pędzle, zaczynam od tego. To jest pędzel T110 i to jest pędzel do twarzy. Ja go lubię używać do pudru pod oczami, jest po prostu tak milusieńki. O mama mia, to jest tak mięciutkie, tak przyjemne. I to jest fajny pędzel, dlatego że on jest dość taki giętki. Nie jest zbyt mocno zbity, dzięki czemu nie nałożymy tego pudru za dużo, a utrwalimy korektor. Bardzo fajny pędzel dla osób, które mają wrażliwe okolice pod oczami, które szukają bardzo miękkiego pędzla. Super sprawa. I też właśnie, tak jak mówię, dzięki temu, że on jest dość taki giętki, to nie nałożymy tego pudru za dużo. Drugi pędzel jest to O102 i to jest taki płaski, dosyć gruby, ale zbity pędzel, ale przy tym bardzo miękki. Ja go bardzo lubię używać na dolną powiekę, aby rozcieniować cienie. I co jest fajne, to to, że on przenosi bardzo dobrze pigment cieni, przy czym jest bardzo delikatny dla okolic pod oczami. Bardzo mięciutki, po prostu jest... Ojejku, to jest takie przyjemne. Zupełnie nic nie drapie, nie gryzie, także fajny, naprawdę fajny pędzel. Na pewno sobie kupię kolejnych kilka sztuk tego właśnie modelu do malowania później klientek. Kolejny pędzel to O111. I to jest typowa kuleczka, precyzyjny pędzelek. Mi już brakowało takich pędzli, mam oczywiście takie pędzle, natomiast brakowało mi jeszcze takich dodatkowych, bardzo właśnie miękkich. I ten pędzelek jest również bardzo miękki. Mam również Hakuro, taką typową kuleczkę, ma czarne włosie. Jeśli chodzi o pędzel Hakuro, to tutaj Wam dokładnie napiszę, jaki to jest model. Nieczęsto po niego sięgam, tym bardziej malując klientki, z tego względu, że ja chcę mieć jak najbardziej miękkie włosie, aby klientka nie wyczuwała zupełnie żadnego drapania. Chcę, żeby to była przyjemność dla niej, że używam właśnie miękkich pędzli, żeby jej sprawiało to przyjemność, po prostu moje malowanie. Także ja bardzo zwracam uwagę na włosie i to włosie jest jak najbardziej mięciutkie. Bardzo lubię używać tego pędzelka do wewnętrznego kącika oka, na dolną powiekę, a jak wiadomo, dolna powieka jest bardzo wrażliwa, więc tutaj naprawdę bardzo mocno zwracam uwagę na to, aby pędzel był mięciutki, żeby tutaj nie podrażniał okolicy pod oczami, bo gdy tylko podrażni lekko okolice pod oczami, to oko klientki zaczyna łzawić, więc nie ma takiej opcji. Na to trzeba zwracać uwagę i polecam Wam sprawdzić. Bardzo, bardzo fajny pędzel. I ostatni, chyba mój największy hicior, jak do tej pory z tej kolekcji, chociaż naprawdę wszystkie lubię, to O110. To jest pędzel skośny, ja go używam do brwi i on jest super cienki, dzięki czemu zrobimy precyzyjną kreskę brwi. Jest rewelacyjny, bo jest wystarczająco tutaj długi, nie jest zbyt szeroki. Można również oczywiście nim rysować kreski, natomiast ja wolę go używać do brwi, ale do kresek jak najbardziej również się sprawdzi, jeśli taki kształt lubicie, bo jest, tak jak mówię, precyzyjny, także bardzo, bardzo dobre pędzle. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tych pędzli i na pewno sobie kupię na targach kolejne sztuki. Także właśnie, z kim się widzę na targach teraz we wrześniu? Mam nadzieję, że się zobaczymy. Ja będę w niedzielę, bo w sobotę pracuję, także ja w niedzielę będę tam buszować po tych stoiskach. Więc jeśli mnie zobaczycie, przyjdźcie, nie bójcie się, możemy się przytulić, porozmawiać, także nie ma z tym zupełnie problemu. Dobrze, więc tak już odbiegając od tematu, to wszystko, więc ja się z Wami żegnam, do zobaczenia już niedługo, cześć!